Dzień dobry. Jak robicie tosty? Bo ja robię tak, że wkładam papier do pieczenia i po prostu wtedy mi się ta cała maszyna nie brudzi. A jak wy robicie? Bo ja właśnie tak. Jesteśmy jeszcze w Obi i taki komplecik sobie wybraliśmy. To znaczy ja wybrałam. No, piękny jest. No, koniec z łamaniem się krzeseł i brudzeniem i myciem, karszerem i wszystkim. Teraz mamy porządny stół tak samo. Na początku wszystko jest porządne. No, ale słuchaj, to nie powiesz mi, że to nie wytrzyma. To jest metalowe. A ten plastik to już jest plastik fantastik. No, akurat szlifierka się Arturowi przydała. No. Ja już rozpakowałam, te krzesełka są fajne. Są naprawdę wygodne. Mam trzymać? Motylek sobie przyleciał do nas. No i tak to wygląda. No czyż nie pięknie? Słuchajcie. No pięknie. Bardzo mi się podoba. Tu jeszcze jakby coś, to w przyszłości może być parasol, chociaż nie wiem, no raczej nie będziemy mieli parasola, bo tutaj czasami jak wieje, to by ten parasol poleciał. No, bardzo mi się podoba. Jeszcze bym kupiła jakieś poduszeczki, ale tamte, które miałam wcześniej, na tamtych krzesłach, te pomarańczowe, no to też, wiecie, zostawały nieraz na deszczu i się pobrudziły i do wyrzucenia, więc chyba nie będzie poduszek, aczkolwiek one naprawdę są wygodne, te krzesła, jak na metalowe. Dzień dobry, kochani. Ja wzięłam prysznic, mam jeszcze mokre włosy, bo zdjęłam ręcznik, nie będę chyba suszyła. Zamknęłam okno, bo zawsze jest no, bardziej cicho, jak jest zamknięte, chociaż powiem Wam, że jest ciepło, ale już nie ma takiego skwaru, że nie da się wytrzymać. Mamy dzisiaj niedzielę. W piątek robiliśmy imprezkę, takie spotkanie, no, z okazji naszej piątej rocznicy ślubu. Malutkie takie spotkanie. No, niestety nie wszyscy mogli być, ale to nic nie ucieknie, to się powtórzy, to się powtórzy, zrobi się dwa razy imprezę. Też nie ma problemu. Mam nadzieję, że te osoby, które nie mogły być, no to jeszcze będzie okazja. Powiem Wam tak. No, powiem Wam tak, że naprawdę było fajnie. Nawet jeszcze później, wiecie, bo tak, a czy gdzieś wyjdziemy, no bo my wiadomo, przeważnie, no naprawdę, w 99% jest tak, że jak zaczynamy w domu, to kończy się na mieście, a przeważnie to w Sopocie. Taka jest prawda. Więc i tym razem się skończyło w Sopocie. Niestety nie wszyscy mogli pojechać z nami, ale i tak pojechaliśmy do Sopotu, ale to już było późno, bo to już było, słuchajcie, nie wiem, za 21, w pół do pierwszej, coś takiego, jak zamawiałam taksówkę. Coś koło tego, dokładnie teraz Wam nie powiem. No i najpierw poszliśmy do Spatifu na Monciaku, takie tłumy, słuchajcie, chyba wszyscy chcieli po prostu zakończyć wakacje, naprawdę, no takie tłumy, że nawet nie było w ogóle jak nogi tam wcisnąć, w ogóle o tańczeniu, no to mówię Wam, jak śledzie, naprawdę, naprawdę. O, i tak o dziwo, że w ogóle mieliśmy miejsce siedzące, bo tam się do... No, tam zapytałam, taka grupka sobie ludzi siedziała i zapytałam, czy można się dosiąść, bo mieli jeszcze kilka miejsc wolnych, więc po prostu zapytałam, czy możemy dosiąść. No, więc mieliśmy nawet miejsce siedzące.
No ale słuchajcie, no wypliśmy tam i poszliśmy, bo był naprawdę ogromny tłum, a ludzie jeszcze cały czas przychodzili. Ja mówię, nie, no to się nie da. Najlepiej to się tańczy w kolibie. A poszliśmy do koliby, się okazało, że no tam wręcz przeciwnie, wiecie, bo to już jest daleko, daleko przy Zamąciakiem. To już jest o wiele dalej od tego centrum. No więc tam wręcz przeciwnie. Przyszliśmy, to była garstka ludzi. Ale jeszcze sobie tam też wypiliśmy, w ogóle zaczęło padać, słuchajcie. No zaczęło padać, ale akurat tak jak tam jak się idzie, to idzie się, wiecie, pod drzewami cały czas, bo tam jest las, tam jest park, to jest przy samej plaży i tam po prostu szliśmy pod drzewami. Trochę tam zmokliśmy, ale też nie za bardzo. No więc po prostu, słuchajcie, jak my wróciliśmy do domu, to było, nie wiem, w każdym razie 20 po czwartej, no weszliśmy to, poszliśmy praktycznie spać, no spać kładłam się, to było 20 po czwartej, więc no, więc a o której my weszliśmy do domu, to ja po prostu nie wiem, ale no, ale było naprawdę fajnie i wiecie co jest najciekawsze, że ja po tej wódce z tym takim pianinem, co jest nazywana jako wódka luksusowa. Nie pamiętam teraz jak się nazywa, ale wam napiszę. Słuchajcie, w ogóle po niej ja nie miałam kaca, nic. Gdzie, no, ja naprawdę na drugi dzień zawsze cierpię, nie? Ale słuchajcie, zrobiłam takie drineczki, słuchajcie, ta wódka z lodem, sok pomarańczowy i do tego pomarańcze deserowe. Takie wiecie, te żółte, te takie słodkie pomarańcze. Jakie to było pyszne. Ale mówię wam, tej wódki jak się pije, ona jest tak... Wiecie, bo te takie gorsze wódki, te takie no gorszej jakości, już nie mówiąc o tych w ogóle najgorszych, bo to w ogóle się pić nie da. Ale w ogóle nie czujecie, że w ogóle pijecie wódkę. To jest najciekawsze. Tam w ogóle nie było czuć wódki. A wiecie, co jest najciekawsze? Że ja naprawdę, ja nie miałam w ogóle kaca. Ja wstałam, o 8 się obudziłam, ale jeszcze sobie powiedziałam, wstałam o 9. Ja wstałam o 9 i ja cały dzień byłam na pełnych obrotach, jak po prostu, jak młody Bóg. Ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, bo to chyba jest jedyny alkohol, po którym ja po prostu nie miałam kaca. Oczywiście, że ja tam czułam, że coś wypiłam, no i w ogóle za dużo tam nie spałam. Byłam taka, no trochę zmęczona, ale ja nie miałam kaca, nie? Więc super. No, Artur miał. Tam reszta towarzystwa też niezbyt, niekoniecznie dobrze. Ale no nie wszyscy piliśmy to samo, nie? Po prostu, no. Taka prawda jest, ale ogólnie powiem wam, że ta wódka mnie zaskoczyła. Mi kazał Artur kupić tą wódkę i to on mi ją wybrał i ja jestem w szoku, nie? Gdzie, no nie tylko ja tak uważam, że były pyszne, że nie było czuć alkoholu, więc naprawdę super. No i chciałam wam pokazać, co dostaliśmy, bo oczywiście ja zawsze mówię, żeby się nie wygłupiać, że po prostu mi, wiecie, bo jak ja kogoś zapraszam, jak jest coś, jakaś okazja do spotkania się w ogóle, to mi chodzi tylko o to, żeby byli ci najbliżsi ludzie, nie? Żeby się po prostu spotkać, nie? Żeby to była okazja do spotkania się, bo i tak, wiecie, każdy ma swoje życie, każdy ma pracę, każdy jest zabiegany, ale gdzieś tam chociaż raz na jakiś czas, no a jak już jest w ogóle okazja, no to tym bardziej. Więc tutaj dalszy ciąg, mam się alkoholizować dalej. No więc, ale to są dobre, one są smaczne te baryłki, one są naprawdę smaczne, z tego co pamiętam to mi najbardziej z tym adwokatem smakują, no, także alkoholizować się trzeba dalej, no widzicie, taka jest opinia, że się lubi baryłki z alkoholem i co zrobisz, no i kolejna rzecz to jest taka narzuta na łóżko w sypialni. Powiem wam, ja nie wiem, czy wy widzicie, jaka ona jest piękna, jaka ona jest gruba, jaka ona jest masywna. I ona ma 2,20 na 2,40. Ona jest po prostu ogromna. No i dobrze, bo wiecie, przynajmniej... ona jest taka... Tutaj była na środku ta kokardka, ale ja przesunęłam.
mi jest jej żal w ogóle otworzyć, nie? To jest takie ładne, że mi w ogóle jest żal otworzyć, a jakie to jest, wiecie, milutkie, nie? Śmiałyśmy się, że to jest takie ładne, że żal otwierać, że będziemy ten, że tylko będę na sesję zdjęciową dla kotków będę wyciągać, nie? No im się to na pewno spodoba. No i słuchajcie, do tego też w takim samym kolorze, w takim odcieniu, a wiecie, że mi tutaj do sypialni bardzo to będzie pasowało, w takim kolorze poduszki 50x80, one są ogromne te poduszki i one są takie milutkie, tutaj jest taki milutki materiał, a tutaj jest taki misiu, taki bardzo, bardzo miły misiu, one są ogromne, to są dwie poduszki, słuchajcie, nie? No, będzie na całą, cała rama łóżka będzie zajęta, zobaczycie, ja już nie mogę się doczekać, ja właśnie przed chwileczką tutaj pościeliłam, wszystko ładnie zrobiłam, żeby sobie teraz zrobić. Wczoraj ja sprzątałam głównie. Ja wczoraj po prostu tak jak rano wstałam, normalnie wszystko, wiecie, wzięłam prysznic, się ubrałam, ogarnęłam, posprzątałam w moim domku, posprzątałam tutaj w dużym domu, wiecie, po tej całej imprezie to wszystko, no trochę sprzątania było. Ale ja tam lubię. Ważne, że wiecie, że się spotkaliśmy i że fajnie, ja się cieszę. No i co, ogarnęłam? Wtedy jakiś tam film obejrzałam. No i tak co, na dworze sobie dużo siedziałam, z Ramboczkiem w wolierze byłam, długo, długo sobie siedziałam, nogi moczyłam, bawiłam się z nim, z maluchami się dużo bawiłam, no i potem wieczorem jeszcze sobie też, aha, rosół ugotowałam dla Artura, głównie dla Artura, żeby jakoś przeżył. I co, no i ten rosół ugotowałam. To był obiadek i potem jeszcze wieczorem sobie obejrzeliśmy film i tak po 23 coś poszliśmy spać. No i tak minął dzień, ale powiem, że bardzo dobrze się wczoraj czułam, naprawdę. No piękny jest ten misiu, ja nie wiem, czy wy widzicie, ale to jest takie pluszowe, takie milutkie, no. Także dwie poduszki, ja sobie teraz tak specjalnie wszystko... Nie, no to jest piękne, nie? Tego żal używać, no mówię wam. No, ale to jest piękne. To jest naprawdę piękne. A koty jak będą się cieszyły? No i słuchajcie. I tak, ja sobie to otworzę. Aha, i jeszcze potem wam pokażę ten karton, co przyszła przesyłka. Co już wtedy nie miałam czasu jej rozpakować. Zresztą, no nie miałam czasu. No po prostu nie chciałam rozpakować, bo stwierdziłam, że ja po tej imprezie to zrobię. A wiecie, ja to jestem taka, że jak już coś zaczynam, to już muszę skończyć, więc zaczęłabym to wszystko, wiecie, skręcać i tak dalej, i układać i tak dalej. Więc mam ten karton tutaj, przyniosłam, zaraz wam też pokażę, tylko chcę tą wstążeczkę, rozwiązać. No, ale fajnie, cieszę się, że się spotkaliśmy. Po długim czasie, no z niektórymi to naprawdę po długim czasie. Niestety, na niektóre osoby jeszcze będę musiała dłużej poczekać. No bo wiecie, to też jest tak, że czasami w sobotę ktoś pracuje, a to w piątek robiłam, bo dlatego, że dzisiaj też ludzie po kotka mi przyjeżdżają i ja nie wiedziałam, o której przyjadą, więc... bo oni są na wakacjach i dopiero dzisiaj wracają tak naprawdę i od razu po kotka przyjeżdżają. Więc no tak nie wiedziałam za bardzo, nie? Ale fajnie, bo przynajmniej wiecie, jak ktoś w poniedziałek idzie do pracy, to przynajmniej ma jeszcze ten jeden dzień normalny na odpoczynek, na regenerację. No, wstążeczka też taka piękna. Taka piękna wstążeczka. Taka gruba, naprawdę. No i cieszę się, fajnie. Powiem wam, że tak rozmawialiśmy właśnie, że te 5 lat minęło jak jeden dzień, nie? Autentycznie. No chwila, to by się tak wydawało, że my się pobieraliśmy tak rok temu, tak wiecie, dwa maksymalnie, nie? Dwa maksymalnie. Naprawdę, ten czas tak szybko leci. My już jesteśmy 15 lat prawie razem. To jest niesamowite. No za chwilę będzie 15 lat. To jest po prostu niesamowite. Jak ten czas szybko płynie. Nawet nie wiadomo kiedy. No. Piękna jest ta narzuta.
Można prać w 30 stopniach. Nie prasować, nic więcej, tylko prać w 30 stopniach. Dobra, idę, słuchajcie, to układać, bo już nie mogę się doczekać. A, jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć. Karteczka taka, super! Piękna karteczka. Jeszcze nie została, wiecie, tak nie mogliśmy się nagadać, że nie została wypisana, ale słuchajcie, trzeba będzie to naprawić. No, super jest ta karteczka, śliczna. Dobra, więc idę układać. No pięknie to wygląda, czekajcie, ja muszę światło zapalić. Dobra, włączyłam światło, chociaż i tak jest jakoś tak ciemno. Ale to jest piękne. Wy wiecie, że ja mam tą płytę, bo tam jak są maluszki, jakiś tam miód, który chcę przenieść z siłowni tutaj, to tam są maluszki. Ale to jest piękne. To jest takie milutkie. No nie mogę tego wyprasować. To się rozprostuje. I teraz na przykład jeszcze... I co? Jeannie, fajne, nie? Ja wiedziałam, że Ci się podoba. I teraz na przykład... Dałabym jeszcze te moje poduszki. One są bardziej białe. Nie no, piękne to jest. Czekajcie, tak bym zrobiła. Co? Fajne, nie? Nie no, pięknie to wygląda. I jeszcze mam tego kotka. Tu. Co myślicie? No to jest przecież piękne. No piękne. Sama nie wiem, ale nie, chyba bez tego kotka. Ten kotek to jest, wiecie, przeznaczony do tego, nie? Do białego wina. Tak jest bardziej... No tak jest ładniej. Pięknie. No po prostu pięknie. Bardzo mi się podoba. Piękne to jest. No dobra, a teraz otwieram karton. On jest trochę duży, więc ja mam nadzieję, że chociaż to coś przyszło trochę złożone. Mam taką nadzieję, że nie będę musiała tego całkowicie składać, ale to najwyżej Artur mi pomoże. Zaraz zobaczymy. No, jest. Przyszło całe, słuchajcie. Tylko nóżki jeszcze trzeba dołączyć. Albo i też nie trzeba. Zależy, czy ktoś chce. Ja zobaczę, jak to tam będzie wyglądało. Ja zamówiłam... O, możecie zobaczyć, ja Wam pokażę. To jest z tej znanej firmy, od tych właśnie rzeczy. Ona jest bardzo porządna, ta firma. Tak to wygląda. Są jeszcze ciemnobrązowe, grafitowe i ekry. A to jest taki kremowy, krem. I ja sobie to zamówiłam do łazienki. Długo się zastanawiałam, jaką wybrać tą szafkę. Tak, oczywiście tutaj testerzy. Nie no, fajnie to wygląda, porządnie, fajnie się wysuwa. Zobaczymy. Muszę iść przymierzyć. Ja sobie tak wymyśliłam właśnie, że ona tutaj w łazience będzie stała, bo tu jest takie niefortunne miejsce, nie? Gdzie jest skos. Tylko się zastanawiam właśnie teraz, czy zaukładać te nóżki. Ale chyba z nóżkami by było ładniej. Zobaczę, założę te nóżki, one mają 3 cm, więc nie jakoś tak dużo i teraz się zastanawiam, czy ona ma stać tutaj, czy ma bardziej stać tutaj, tak, może tak, zobaczymy, chyba założę nóżki i wtedy zobaczymy, czy z nóżkami, czy bez, czy jak ją postawię, może po prostu bardziej tutaj ją postawię bliżej. Jak będzie miała nóżki, o tak, może chyba bardziej tak właśnie, tak mi się chyba najbardziej podoba. Idę założyć nóżki. Zdecydowanie ładniej z nóżkami. No, zdecydowanie ładniej. Bo wiecie co, chodziło mi to, no, naprawdę ładniej z nóżkami. Pięknie, idealnie. O, bardzo mi się podoba z nóżkami. Bo też chodziło o to, że to ma być coś, słuchajcie, tych szafek jest mnóstwo, ale to ma kółeczka, tego są szuflady, mają kółeczka i to tanie nie było. No nie było to tanie, bo no, za takie coś, prawie 300 zł to nie jest mało, ale powiem Wam, że miało to bardzo dobre opinie i w ogóle też ta firma jest mocna, bo były takie tańsze, były różne takie szafeczki,
tańsze, ale były zdjęcia, że popękane, że ten plastik taki słaby, że taki, wiecie, wiotki, że to się wszystko nie spasowuje i że jest takiej kiepskiej jakości, wykonane bardzo słabo, że nie do ciągnięcia, a tutaj te nóżki tak leciutko, no dziecinnie proste to jest i tak się fajnie, wiecie, wysuwają te szufladki. I że są pojemne i w ogóle same bardzo dobre opinie były, więc stwierdziłam, że trudno, lepiej wydać prawie 300 zł niż 100 czy 150, ale mieć coś już na długo, a nie, że to mi się, wiecie, od samego patrzenia będzie rozpadało, więc stwierdziłam, dobra, bierę to i bardzo mi się podoba, bardzo mi się to podoba. Fajne jest, takie mocne, wiecie, stabilne, a nie, że to lata. Ten plastik jest naprawdę fajny, to jest takie ala ratan. No i tutaj na górę sobie jeszcze coś postawię, bo ja stwierdziłam, że mam pełno kosmetyków, które gdzieś tam mam w zapasie i wtedy nie wiem, co mam z tym robić, a tutaj właśnie tych półek nie mam za dużo w łazience i sobie jeszcze te półki pod prysznic zamontuję i to będę miała tutaj, nie będę musiała gdzieś tam po komodach w sypialni mieć pochowanych kosmetyków. No. I fajne są duże te szuflady, są pojemne, naprawdę dużo tu można zmieścić i całe wychodzą super. Także teraz mam co robić, idę układać. Wchodzę za każdym razem dzisiaj do tej sypialni i się zastanawiam, czy ja na pewno dobrze trafiłam, nie? Bo jest naprawdę pięknie, pięknie jest, po prostu pięknie. Przyszłam, żeby sobie zrobić makijaż, ale po prostu tak mi tu zarzuciło słońcem, że nie wiem, jak ja mam zrobić ten makijaż. Chyba będę musiała patrzeć tutaj do tego lusterka, a nie do lustra. Ja sobie w ogóle dzisiaj wyprałam pędzle. Słuchajcie, posprzątałam wszystko. Wysprzątałam, wyszorowałam. Teraz zrobię makijaż. I mogę już spokojnie na tą rodzinę nową dla kotka czekać. Nie wiem, ile będę czekać, bo nie wiem jeszcze dokładnie. Mniej więcej mi się wydaje, że będą za jakieś 2 godzinki, może godzinkę. Więc wolę już mieć wszystko zrobione. Wszystko posprzątałam. Do tej szafki jeszcze nie poukładałam wszystkiego, ale to jak zrobię sobie makijaż i wiecie, już wyprawkę przyszykowałam wszystko. I stwierdziłam, że jak zrobię sobie makijaż i już będę, wiecie, taka gotowa, miała wszystko zrobione, to wtedy na spokojnie będę sobie układała. No, słońce zaczęło świecić. Ja sobie oprócz normalnego sprzątania wszystkiego, to jeszcze właśnie wyprałam pędzelki. Jeszcze mi tylko zostało, chciałabym, jak już tam sobie poukładam do tej szafeczki wszystko, to chciałabym jeszcze tylko pod prysznicem, jak tam wezmę te wszystkie kosmetyki, to jeszcze tylko pod prysznicem tam umyję. Nie jest, wiecie, jakoś tam brudno czy coś, ale jak już po prostu będę miała wszystko poukładane i będę miała tam miejsce, bo zawsze mi się nie chciało tego wyciągać i wiecie, nie? Zawsze odwlekałam to sprzątanie. Tutaj resztkę podkładu ja zawsze robię, wiecie, rozcinam, czy to pastę do zębów, wszystkie kosmetyki tak rozcinam. I tu już mam wykorzystane i jeszcze tu. No. To jeszcze jest kupa podkładu. A wiecie, gdzie jest najwięcej w tubkach takich rzeczy? W odżywkach do włosów i zauważyłam i w pastach do zębów. Tam to jest jeszcze dopiero kosmetyków. Naprawdę. No i sobie elegancko to wykorzystam, co ma się zmarnować. O. I git. I wtedy jak już będę miała, wiecie, będę gotowa, ubrana i wszystko, to wtedy mogę sobie zrobić, tam układać. A wtedy jak Państwo przyjadą, to po prostu ja już na spokojnie jestem gotowa, nie? Tylko wtedy coś z włosami zrobię. No tak myślę, że pół godziny przed przyjazdem dadzą mi znać.
No po prostu tak mi świeci słońce, że koniec świata. Dobrze, chociaż tutaj mam trochę cień. No. No, sobie też posiedziałam, jak ja lubię teraz siedzieć sobie, wiecie, kawkę sobie na przykład wziąć, albo cokolwiek do picia i sobie siedzieć na dworze. Te krzesła są wygodne, stół jest fajny, stabilny, nic nie spada, nic się nie trzęsie, nawet sobie jeść tam można. A na obiad zjedliśmy rosół, bo jeszcze od wczoraj mam. I sobie zjedliśmy rosół. Także nawet obiadu dzisiaj nie muszę przygotowywać. To też jest na plus. No. Wczoraj, o, jeszcze a propos wczoraj. Jeszcze wczoraj montowałam dla Was vlog i wstawiłam na kanał, rzuciłam. Także, no, wczoraj był też taki efektywny dzień, bym powiedziała. Sporo zrobiłam. Dzięki temu też dzisiaj mam luźniejszy czas. No i sobie mogę tak na luzie właśnie wszystko przygotowywać. A jakie sobie oczy pomaluję w tym słońcu? No ja jak berety. Będę musiała iść za jakiś czas do fryzjera już. Niestety nie da się ukryć, że będę musiała. Ciepło się zrobiło. W cieniu jest tak, wiecie, nie? I koleżanka wczoraj pisała właśnie, że była na dworze wczoraj, ta, która była u nas też jedna. Napisała, że ten. Mówcie. Że co? Że czuć jesień, bo była w sklepie. I że po prostu czuję jesień. Jezu, jestem. Ten puder po prostu ma takie drobinki, wiecie, w słońcu to tak fajnie wygląda. Dobra, jeszcze tylko jeśli chodzi o to, to by się przydało trochę. A gdzie ja mam ten mały, tą małą gąbeczkę? To jest chyba pytanie. A nie, jest. Już chciałam na nich zwalić, bo jeszcze korektor. Zapomniałam. Czasami tak mam, że zapominam. Nie za dużo. Ostatnio w ogóle dużo kosmetyków mi się zużyło. Ja tak mam, że jakoś tak, no większość mi się w jednym czasie kończy. Właśnie te żele do mycia twarzy musiałam kupić, bo mi się wszystko pokończyło. Teraz szampon mi się skończył, żel pod prysznic mi się skończył. Jakoś tak dużo. Arturowi dezodorant, to też kupił ten sztyft i ten dezodorant. Jakoś tak dużo się teraz pokończyło wszystkiego. No ale taka kolej rzeczy, nie? Jak to mówią, na coś trzeba te pieniądze wydawać. Ja bym wolała na coś innego, ale no. Co zrobię? Nic nie zrobię. Ale słońce zapadaje. Wiedziała, to mi się wcześniej pomalowała, jak jeszcze słońce tutaj w tą stronę nie świeciło.
No, wyprawkę, wszystko już mam gotowe. Dobra, jako tako jest. Nie chcę się tak, wiecie, malować jakoś mocno, bo po pierwsze nie mam w ogóle takiej potrzeby, po drugie jest za ciepło, spłynie tu ze mnie zaraz. Więc po co? Tamty błyszczyk, ten mój ulubiony, mam tam. Dobra, musi być, musi wystarczyć. Na włosy dzisiaj tyle maseczki nałożyłam, dużo, żeby je tak odżywić, wiecie? Żeby je tak po tym słońcu, po tym lecie, po tym wszystkim odżywić. Już bym musiała iść do fryzjera. Ale jeszcze trochę. Jeszcze nie jest źle. No, tak sobie zrobię. Sobie potem lokówką tylko tak zrobię i będzie git, nie? Spędzi mnie, wszystko mnie spędzi. No. Ale mam takie aż lejące, wiecie? Tak tyle maseczki nałożyłam. No ale chciałam trochę je tak, wiecie, dobrze odżywić. Dobra. No po prostu nic nie widzę, nie? Nic nie widzę. No, takie mam w tej chwili włosy. No już trzeba będzie iść do fryzjera. Zobaczcie, ile ja tego wszystkiego mam. Ja też powkładam do takiego pudełeczka. I wiecie, i zawsze jak mi się coś kończy, to biorę nowe. Ale też mam, wiecie, porozkładane tam gdzie niegdzie, nie? Więc o, tak to wyszło. Tyle tego jest. Jakieś wałki, no mam tutaj cuda, nie? Cuda, po prostu różne takie rzeczy, no których na co dzień używam, zapasy jakichś żeli, szamponów, różne jakieś pasty do zębów, no różne rzeczy. I tak to sobie tutaj trzymam, a tak naprawdę, no, też widzicie zapas, bo jedno tutaj w łazience mam, też będzie sobie mogło stać w półeczce. No i też fajnie sobie pod prysznicem poukładam te wszystkie rzeczy, które mam pod prysznicem. Potem wam wszystko jeszcze pokażę. W ogóle to sorki, bo ja mówiłam, że ona prawie 300 zł kosztowała, ona kosztowała 200. Tam bez paru groszy. Prawie 200. No, dosłownie tam grosze, nie? Można powiedzieć, że 200. Także, bo 300 to kosztowały z czterema szufladami. No. A ta była tam koło 100 zł tańsza. Ale dobrze, że nie kupiłam większą, zastanawiałam się, bo są jeszcze dwuszufladowe. No tak stwierdziłam, że trochę mała, nie? Tylko dwie szufladki, chociaż też by mogła być. Ale no cztery szuflady to już by mi tutaj nie weszły. Musiałaby stać w takim miejscu, że nie mogłabym do końca dolnej szuflady otworzyć. Także dobrze zmierzyłam. Super. Trzy szuflady w sam raz. No, układam sobie. Dobra, jednak sobie przeprostowałam prostownicą włosy, bo one ewidentnie dzisiaj chcą być po prostu totalnie proste. Więc nie cuduję, nie widziwiam, tylko je po prostu sobie przeprostowałam. No i tak zostawimy. No, także już czekam. Pod prysznicem wszystko umyłam, wszystko poukładałam. Zaraz wam pokażę. No jak widzicie, jeszcze stoi mleczko, wszystko wyszorowałam. Tylko ta słuchawka tutaj jest, bo czasami Artur ją używa, sobie wykręca tą taką, o, tą taką na stałe i sobie tą wkręca. On tak woli się myć. No i teraz czekam, sobie powieszę, jak mi wszystko wyschnie, to powieszę sobie półki, bo tutaj mam tą, widzicie, tą. I teraz się zastanawiam, czy tą tutaj dać, a tamte tu sobie będę pasowała. No, a tutaj mamy tak, i sobie tak będę uzupełniać, bo w sumie jeszcze tak, no sporo jest tutaj miejsca, że wiecie, że naprawdę elegancko jest,
No, tutaj mam więcej. Tutaj mam różne takie zapasowe. Zobaczcie, jak kiedyś dostałam od siostry i od szwagra takie mydełko z kotkiem i jest mi go tak żal. Ja go muszę w końcu zużyć, ale to już, słuchajcie, lata jest, nie? Mi tak żal go zużyć. Jest taki piękny, piękne to mydełko. Ten kotek taki piękny. No tutaj mam też kremy Nivea zapasowe. Po prostu kosmetyki, nie? Zapasowe. A tutaj na dole mam no takie inne rzeczy. No, też takie przyda się. I bardzo, bardzo mi się przydała ta szafka. Bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo. No dobra, rodzinka już pojechała z kotkiem. Dosłownie jak skończyłam nagrywać, to wyszłam do ogrodu, tylko sobie usiadłam na krzesło do Artura, bo Artur tam czekał już i przyjechali. Także, no, także tak. Teraz byśmy sobie, nie wiem, może gdzieś na spacer pojechali. Nie wiem, czy Artur będzie chciał. Zobaczymy, co sobie będziemy teraz robić. No Artur w moich myślach czyta, bo przychodzi, odprowadził Państwa, tam zamknął bramę i przychodzi i mówi, abyśmy sobie poszli na spacer, chociaż gdzieś tak tutaj. Ja mówię, no to jak już mamy na spacer gdzieś iść, no to chodźmy gdzieś dalej, pojedźmy. No i Artur wymyślił, że Park Oliwski, może znowuż będą jakieś występy, jakieś coś, jakiś koncert, może coś. Może na coś A jak popatrzeć. tak, a jak nie, to po prostu No najwyżej tak posprzątamy sobie tam. pochodzimy i popatrzymy, co tam się dzieje. Ładna pogoda jest jeszcze, trzeba wykorzystać, nie? No. Także tak, jutro Jutro do kardiologa. Artur jutro do kardiologa, dzieci jutro do szkoły, koniec laby. No i tak. I jutro zaczną się korki, 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 korki. No, ale rano to tam nas, wiecie, nie dotyka i po południu. My się staramy A tak kto z Was jeździć. do szkoły idzie do pracy od 1 września? No, Jakie też ludzie mają perspektywy? koniec urlopów. Może niektórzy jeszcze wykorzystali sobie te ostatnie dni. No ale teraz Czy coś. dopiero jedziecie na urlop? Idziecie na Niektórzy urlop? we wrześniu też biorą urlop, nie? A. No. No dobra, także odezwiemy się w parku. No i dzisiaj nie ma nic, żadnych występów. Ty, zobacz, zobacz, dzisiaj mamy czerwone koszulki. No. No. Ale jaja, jakoś tak przypadkiem w ogóle. No, także idziemy sobie na spacerek, bo no, ludzi trochę chodzi tutaj, ale już nie ma żadnych występów dzisiaj. No, idziemy. Grab. Trzeba cię teraz powiesz? No, idź po kamieniach. Ja nie umiem. Wpadniesz do wody, zobaczysz. Ale nie gadaj tak na no bo... No. No. Tylko nie wpadnij. Słyszysz? No. Odmierzone. Odmierzone. I to po tygodniu picia wódki na okrągło. Tak się czujesz? Nie, no przecież piłem. Tydzień albo dłużej. Przedwczoraj kupiłeś. Piłem i to dużo. Tak.
To chyba mnie nie było wtedy. I paliłem jeszcze ślugi. Ale zobacz, jaka fajna przezroczysta woda. Ale tak, dobrze. No. To ja po tygodniu picia, a ty czekaj. Teraz przejść sama. Ja się tam nie biorę za takie rzeczy, bo... I ty tu dasz, Artur, po tygodniu picia, alkoholu. Ale ładnie. Tutaj jest. Piwonie. Zobaczcie, ile tutaj piwoni było. Tam jeszcze są różyczki. No, już liście spadają z drzew. Nie ma żartów, zobacz, ile liści już jest. Ale tutaj gdzieś muzyka gra, coś tu jest. My control, your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. A to pan tam gra na gitarze, wiecie, siedzi na ławce i gra.
Ma gitarę i gra sobie. Zaraz, cały czas te kwiatki są u nas też jeszcze. Dobrze. Na tutaj, na tej? Jakiś można. Dobra. Z tych ławeczek. A może tam u góry chcesz usiąść, czy tu? To możemy u góry. Gdzie chcesz? Byle za tego spaceru. To u góry, za tego spaceru. Tutaj? Czy chcesz na tej? No to od ciebie zależy, gdzie chcesz. No tak, chodź tutaj. Mówię do Artura, żeby się uśmiechnął. On nie umie. On nie umie tak normalnie się uśmiechnąć, że jakieś takie... No uśmiechnij się. Zawsze jak mówię do Artura, że do zdjęcia, że ma się uśmiechnąć. To... Na polityka się nie nadaje. Nie, nie. Na polityka się nie nadaje. Nie, nie. Nie umiem się uśmiechać fałszywie. Nie, na siłę nie.